Dzień dobry. Dzielę się dzisiaj słowami z Księgi proroka Daniela, 2 rozdział, 21 wiersz oraz z pierwszego listu Pawła do Koryntian, 1 rozdział, wiersze od 30 do 31. Bóg udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu. Jezus stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Chodzi o mądrość. Mądrość jest ważna i mądrość jest istotna. I z tego właśnie powodu, obrócę się troszeczkę tak, żeby kamera za mną powędrowała, z tego właśnie powodu nagrywam się dzisiaj na tle mojej skromnej biblioteczki. Dlaczego? Dlatego, że kiedy robimy sobie jakieś zdjęcie albo nagrywamy film, a w tle jest biblioteka albo znajdują się książki czy regały z książkami najlepiej, nie mogą to być pojedyncze egzemplarze, to dodajemy sobie nimi autorytetu, to dodajemy sobie nimi splendoru, bo sugestia, która za tym idzie, brzmi: ten gość przeczytał wszystkie te książki, ten gość jest mądry, jest, czy nawet może być autorytetem, można go tak potraktować. Ja nie chcę sugerować, że przeczytałem wszystkie te książki, które za mną się znajdują. Dużą część z nich owszem, ale nie wszystkie. I to tak tytułem pewnego żartu mówię właśnie o tych książkach, bo mowa jest o mądrości. No właśnie, i czy Danielowi, czy w Księdze Daniela chodzi o tę mądrość zawartą w książkach? Czy Pawłowi chodzi o mądrość podobnie zawartą w różnego rodzaju publikacjach? Myślę, że ta mądrość dla nich to jest przede wszystkim poznanie Ewangelii, poznanie Jezusa Chrystusa. Oni nie wykluczają mądrości zawartej w księgach. Oni nie wykluczają mądrości, którą dzisiaj zgłębiamy na uniwersytetach, na uczelniach i czy w ramach indywidualnego jakiegoś studiowania bądź lektury. Ta mądrość nie jest tutaj w żaden sposób podważona, ale to jest mądrość, która służy docześnie, która jest ważna do tego, żeby świat się mógł rozwijać, żeby nie stał w miejscu, żeby szedł do przodu, żeby ludzkość ciągle ewoluowała, żeby działo się coś nowego i tak dalej, i tak dalej. Do tego ta mądrość jest ważna, zawarta w książkach, którą zdobywamy właśnie w ramach lektury, studiowania, dyskusji. Ona jest niepodważalna. Ale jest mądrość, która w tej gradacji, w tym stopniowaniu jest jeszcze dużo wyżej, ponieważ nie dotyczy ona tylko polepszenia warunków naszego życia w tym doczesnym modelu, ale dotyczy modelu wiecznego. I chodzi tutaj o coś więcej. Chodzi tutaj o to, co sięga poza horyzont doczesnego doświadczenia, czyli w horyzont wieczności najzwyczajniej w świecie. Więc te wszystkie książki są ważne, są istotne, ale ta podstawowa, najważniejsza mądrość prowadzi poza doczesność do wieczności. Tą mądrością jest to, co głosił apostoł Paweł między innymi Koryntianom. Poznanie Jezusa Chrystusa. To jest Ewangelia o Bogu, który stworzył świat, który pokochał człowieka, który chciał temu człowiekowi dać to, co najlepsze, no ale człowiek z tego zrezygnował przez swoją grzeszność. Takiego wyboru dokonaliśmy. Więc Pan Bóg troszczył się pierwsze o konkretną rodzinę, później o całe plemię, wreszcie naród, który z tej rodziny wyrósł, no ale to było ciągle za mało, więc zesłał swojego Syna dla ludzkości, by ją ratować od grzechu, Jezusa Chrystusa. I ten Jezus Chrystus zbawia, ten Jezus Chrystus daje życie, ten Jezus Chrystus umarł na krzyżu za wszystkie nasze grzechy, a po 3 dniach zmartwychwstał, później wstąpił do nieba i przyjdzie ponownie. To jest w wielkim skrócie ta wielka mądrość Pawła, ta wielka mądrość zawarta w Księdze Daniela. To jest przede wszystkim mądrość Boga, który chce, byśmy żyli określonym czasie tutaj na ziemi, docześnie, ale też otwiera przed nami niedostępne bramy wieczności. Ta najważniejsza mądrość. Zachęcam do tego, żeby czytać Biblię i tę mądrość poznawać, ale zachęcam też do tego, żeby czytać wszystkie inne książki, bo ta mądrość też się przydaje. A czasami jest też tak, że czytając inne lektury, niebiblijne, pozabiblijne, tę biblijną mądrość możemy potwierdzić i wzmocnić. I tego też serdecznie i gorąco życzę. Dobrego, błogosławionego dnia.